Cześć Wam! W tym filmie omówimy, co można, a czego nie można robić, mając oczyszczalnię biologiczną. Podzielę go na parę etapów, dlatego jeżeli będziesz potrzebował konkretnej danej wiedzy, to wystarczy sobie to przewiniesz. Zapraszam! Zacznijmy od pieca kondensacyjnego. Jeżeli planujecie Państwo montaż takiego pieca, to skroplinę możemy wyprowadzić na dwa sposoby. Albo poprzez neutralizator kondensatu i dopiero do kanalizacji, albo poza budynek, osobna rurka, na przykład do drenażu, też gdzieś to będzie sobie uciekało. Neutralizator, mały plastikowy pojemnik montowany zaraz za piecem, dostęp jest do niego bardzo łatwy, wymiana raz mniej więcej na rok. Drugim elementem będą popłuczyny ze stacji usadniania wody. Słuchajcie, duża ilość soli wybija bakterie, to też powoduje, że oczyszczania w ogóle nie funkcjonuje. Dlatego popłuczyny te osobną rurką do osobnego zbiornika i niestety utylizacja. Jest to duży problem dla oczyszczalni ścieków, niezależnie czy to byłaby ekologiczna, tak zwana drenażówka, czy to byłaby biologiczna. Do każdych z tych oczyszczalni ścieków powinny trafiać typowo ścieki bytowe. Trzecią rzeczą będą skropliny z klimatyzacji. Nie jest to problemem, nie wybijają one niczego, także spokojnie. Bardziej chodzi o takie praktyczne podejście, ponieważ brak na przykład syfonu na tej rurce od skroplin spowoduje, że zapach może uciekać w stronę klimatyzacji, więc po prostu pozbędziecie się wtedy tych takich nieprzyjemnych rzeczy. Na etapie budowy, jeżeli planujecie odpływ liniowy z garażu, to również nie podłączajcie tego do kanalizacji, jak najbardziej, do deszczówki, natomiast nie do kanalizacji. Ciepłe powietrze w garażu będzie Wam wysuszało ten syfon i zapach kanalizacji, czy oczyszczalni, czy szamba, no będzie się po prostu cofał. I teraz wyobraźcie sobie, że wsiadacie do auta, które Wam śmierdzi ściekami. Nie róbcie tego, bo będziecie zmuszeni do zalania tego syfonu na stałe. Tak więc do deszczówki i po problemie. Jeżeli planujecie oczyszczanie ścieków, to pamiętajcie proszę o odpowietrzeniu kanalizacji rurą FI110 ponad dach. Odpowietrzenie to powoduje, że wszelkie te nieprzyjemne zapachy, one są wyprowadzane po prostu ponad dach. No i wtedy oczyszczania ścieków nie będzie Wam śmierdziała. Jeśli jednak będzie to rura 50 czy 75 i w momencie jak macie teraz szambo i Wam wszystko ładnie funkcjonuje, zgodzę się z tym, ponieważ szambo stoi w miejscu i zapach będzie tylko wtedy wyczuwalny, gdy je na przykład wypompowujecie. Natomiast mając oczyszczalnię ścieków, powietrze jest tłoczone cały czas. I teraz, to powietrze, jeżeli trafi na zwężkę, no to niestety będzie się kotłowało w tej rurze i na przykład przy spuszczaniu wody w umywalce będziecie czuli ten zapach, który Wam wydobywa się po prostu z tej rury. Albo co gorsza, będziecie to czuli na przykład w ogrodzie. Wchodzicie na ogród i tam niestety czuć cały czas kanalizacją. Niezależnie, że oczyszczalnia będzie Wam funkcjonowała, będzie serwisowana, będzie użytkowana pięknie, naprawdę, problem odpowietrzenia kanalizacji jest podstawowym problemem, który widzimy w domach zamieszkałych, więc wtedy pozostaje na przykład rura po elewacji wyciągana, albo w domach nowo budowanych, gdzie po prostu wystarczy rozkuć większą dziurę w ścianie, albo zrobić zabudowę na przykład z kartą gipsu, po to, żeby jednak mieć tą rurę FI110. Niestety, mniejsza średnica za każdym razem powoduje problem i pomoc jest doraźna. Częste pompowanie ścieków, wsypywanie bakterii nic nie pomoże. Problem będzie cały czas będzie po prostu widoczny. Słuchajcie, kolejnym podpunktem na mojej liście jest chemia gospodarcza, czyli jakiej można używać. Mity typu nie wolno domestosa, bo wybija. Jak najbardziej, domestos zabija bakterie, natomiast domestosa, cifa, środków do prania, do płukania, środków do zmywarki możecie używać. Możecie używać, już mówię dlaczego. W domestosa w dużej ilości, gdybyśmy na przykład mieli paręnaście toalet typu 10-20, jak to mieliśmy w jednej instalacji typu szkoła, no to duża ilość tego domestosa rzeczywiście wpływa źle na pracę takiej oczyszczalni ścieków. Natomiast w domu jednorodzinnym spokojnie używajcie, miejcie czystą toaletę. Środki do prania, zamiast proszków przejdźcie na płyny, są łagodniejsze. Druga sprawa, jeżeli chodzi o kostki do zmywarki, no tutaj niestety inwestorzy mówili często, że te biologiczne nie dają rady, także po prostu nie zmieniali ich na te biologiczne, zostawali przy zwykłych i wszystko działa prawidłowo. Jeżeli chodzi o elementy typu kostki toaletowe, one zabarwiają wodę,
zabarwiają wodę, która trafia do oczyszczalni, czyli te ścieki odchodzące już też rzeczywiście mogą mieć inną barwę. Tak więc kostki do zmywarki, kostki do toalety spokojnie mogą być używane te same. Co do wybielaczy, słuchajcie, no wybielacze, jeżeli używacie na potrzebę prania, spoko. Natomiast jeżeli chcecie potem ten nadmiar tego wybielacza, który jest przeterminowany, nie do użycia, chcecie spuścić w toalecie, no to to już jest zły pomysł, ponieważ wszystko, co jest nierozcieńczone, nierozcieńczone na przykład środki odkażające, czy ten właśnie ten wybielacz, one mogą wybijać te bakterie w tej oczyszczalni ścieków, powodować to będzie na przykład ten zapach. Co do kreta. Słuchajcie, montujemy oczyszczalnie ścieków, które mają komorę wstępną, więc wiemy, że ta chemia gospodarcza tak źle nie wpływa na tą oczyszczalnię. Natomiast kreta unikamy całkowicie, czyli tej sody kaustycznej. Zamiennie soda oczyszczona, kwasek, ocet, to Wam pozwoli na przeczyszczenie tego syfonu. Natomiast nic nie zastąpi standardowego założenia rękawiczki, odkręcenia syfonu i przepukania. Także panowie, wyręczcie swoje damy. Dobra, to żeby nie było tak kolorowo, że macie oczyszczanie ścieków i nagle wszystko wolno. Mechanika samochodowa, warsztat jakiś mniejszy bądź większy. Słuchajcie, jeżeli planujecie taki warsztat, gdzie będą oleje silnikowe, duże ilości smarów, no to w tym przypadku powinien być zastosowany separator substancji ropopochodnych, który dobierze Wam projektant. Kolejną rzeczą będą oleje do smażenia i tłuszcz. W mniejszym domku, jeżeli macie olej do smażenia na przykład z tej większej patelni typu wok albo po prostu z frytownicy, no to w tym przypadku nie spłukujcie tego do toalety, do kanalizacji, tylko do słoika i osobna utylizacja będzie potrzebna. Jeśli jednak macie możliwość, można zastosować taki mniejszy separator tłuszczu, bo w przypadku restauracji ten separator tłuszczu, mniejszy bądź większy, mimo wszystko zawsze jest wymagany. Tak więc tutaj musimy się zabezpieczyć. Rzecz, która zdarza się nieczęsto, natomiast jeżeli ktoś bawi się w domowe robienie piwa i wina, to słuchajcie, środki do sterylizacji i czyszczenia mogą być zbyt żrące, dlatego nie wprowadzajmy ich bezpośrednio też do swojej oczyszczalni ścieków. Jeżeli będzie etap remontu w Waszym domu, no to przede wszystkim tego gruzu nie spłukujcie do toalety, a kolejną rzeczą będzie płukanie tych wałków i pędzli po farbie. Niestety, duża ilość chemii budowlanej tworzy po prostu środowisko, w którym nie da rady się wytworzyć żadna flora bakteryjna. Tak więc dobrą praktyką będzie po prostu nie wlewanie tego do toalety. Więc jeżeli macie etap na przykład budowy, gdzie wchodzą budowlańcy odpowiedzialni za wykończeniówkę w środku, no to zazwyczaj taka oczyszczalnia ścieków przed wprowadzeniem się jest wypompowywana przez inwestora, zalewana ponownie wodą oczywiście, uruchamiana na nowo, po to, żeby no mieć pewność, że ona od początku będzie działała tak, jak powinna. Okay. Kolejną rzeczą, higiena osobista. Myślę, że to dosyć prosta rzecz, natomiast też o niej wspomnę. Patyczki do uszu, chusteczki toaletowe, chusteczki dla małych dzieci. Tego, mimo że jest czasami napisane, że to jest celuloza 100%, nie wprowadzajcie tego do kanalizacji. Tak samo jak na przykład mamy do wyczyszczenia lustro ręcznikiem kuchennym. On jest dosyć gruby i te warstwy niestety tej celulozy one tak łatwo się nie rozpuszczają, robi się taka wielka pulpa, no i generalnie będzie to stało w tej oczyszczalni. To, co nie rozdrobni się, to, co się nie rozcieńczy, no to przede wszystkim będą jeszcze patyczki do uszu, będą to waciki do makijażu, będą to podpaski, będą to pieluszki. I tak, zatrzymam się przy pieluszkach. Mieliśmy kiedyś takiego inwestora, gdzie pieluszka po imprezie rodzinnej wylądowała w oczyszczalni ścieków. No, wow. Jak to się zmieściło w tej rurze, nie mam pojęcia, natomiast zdarzyło się. No dobra, a co jeśli śmierdzi z Waszej oczyszczalni ścieków? Wszystkie te podpunkty przerobiliście, działacie, jesteście mega biologiczni, jesteście osobami, które dbają o to przede wszystkim, albo jest to oczyszczalnia, która działa pół roku na przykład. No to przede wszystkim, słuchajcie, jeżeli coś zaczyna śmierdzić z oczyszczalni ścieków, zacznijmy od sprawdzenia elektryki.
Jeżeli jest dmuchawa, zerknijmy oczywiście, czy ona nie tyle co brzęczy, bo brzęczeć może taka dmuchawa, ale tam są też membrany, więc jeżeli ona brzęczy, plus jeszcze daje jakiś taki dziwny stukot, zacznie ją tak poruszać lekko, no to mamy wtedy pewność, że na przykład padły membrany. Tak więc, sprawdzamy elektrykę, elektrozawór, czasomierz, zależy od oczyszczalni i od tego elementu, który jest. Kolejną rzeczą, odpływ. Jeżeli macie oczyszczalnię z odprowadzeniem na przykład do rowu, to zerknijcie proszę, czy ten poziom wody w tym rowie nie jest zbyt wysoki, nie cofa się w rury. Kolejną rzeczą, studnia chłonna, poletko, drenaż rozsączający. Jeżeli będziecie mieli zbyt wysoki poziom w tym odbiorniku, no to znowu, to co będzie tam zbyt wysoko, również będzie w oczyszczalni wysoko. To są naczynia połączone, więc zbyt wysoki poziom wody spowoduje, że te komory one w żaden sposób nie będą tamtego odseparowywały, więc to też może powodować zapach. Tak na zakończenie tego filmu wspomnę o takiej dobrej praktyce, czyli paru prostych tipach, które można robić mając taką oczyszczalnię. Wcześniej była informacja o tym, żeby nie używać proszków, tylko płyny do prania. Tak, jak najbardziej. Zmieńcie to, te płyny są po prostu łagodniejsze. Będąc przy praniu, rozłóżcie pranie w ciągu tygodnia. Jeżeli jednak się nie uda tego prania rozłożyć w ciągu tygodnia, ponieważ macie małe dziecko, wymaga tego czystego prania, albo wracacie po wakacjach i też macie dużą ilość prania potrzebnego, no to w tym momencie można wsypać bakterie z jednym ale. Skonsultujcie to jednorazowo ze swoim instalatorem albo producentem, ponieważ niezależnie od oczyszczalni ścieków, duża ilość chemii może wybić te bakterie, natomiast każda z tych oczyszczalni ścieków może wymagać nieco innego szczepu tych bakterii, tak samo jak z olejem do silnika. Mechanicy wiedzą, o co chodzi. Więc dopytajcie, zanim wlejecie. Jeżeli myjecie naczynia w zlewozmywaku, to przetrzyjcie sobie te naczynia wcześniej ręcznikiem kuchennym, żeby nadmiar tego jedzenia, tych sosów, czego tam jest, po prostu żeby niepotrzebnie nie trafiał do takiej oczyszczalni ścieków, bo to też ją niestety, ale obciąża dodatkowo biologicznie. Nie bójcie się otworzyć swojej oczyszczalni ścieków, zerknijcie proszę, co jest pod pokrywą, co jest z elektryką, która funkcjonuje. Jeżeli będziecie mieli pewność, że wszystko działa prawidłowo, no to rzeczywiście ścieki będą jako czyste, oczyszczone, będą odprowadzane do ziemi. Wtedy też macie pewność, że taka instalacja działa bardzo długo. Jeżeli jednak widzicie jakiś problem, to tak w samochodzie, słuchajcie, jeżeli wyskakuje Wam jakaś ikonka, słyszycie dziwny dźwięk w samochodzie, którego nie słyszeliście, idziecie do mechanika. W tym przypadku dzwońcie do serwisu, dzwońcie do swojego instalatora bądź producenta bezpośrednio. Z mojej strony naszym inwestorom jak najbardziej pomagamy, więc jeżeli ktoś ma oczyszczalnię z firmy Kingspan, działamy w tym kierunku. Tak więc zapraszam do współpracy i dziękuję również za obejrzenie tego filmu. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.